No siemanko moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj, tak jak wczoraj wam obiecałem, wymaksujemy sobie nową zadymiarę Willow. Ale zanim to zrobimy, oczywiście trzeba ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Każdy, kto miał aktywny kod Farel w sklepie i napisał pod ostatnim odcinkiem komentarz, brał udział w losowaniu na 50 zł PSC. 60 zł PSC, na ten pakiet 170 gemów. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję, mój drogi przyjacielu, odezwij się do mnie na e-mail, a ja ci podeślę kodzik. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy są jakieś zadanka, jakieś mapy nam się zresetowały. Ta mapka solo, na której dzisiaj też będziemy grali, jest, więc bardzo dobrze. Mamy też misję, jak wygrać 15 razy Willow, więc bardzo dobrze. Ale zanim to zrobimy, oczywiście musimy ją podnieść na kolejny poziom. Proszę bardzo, 11 poziom jest już z nami. Ja we wczorajszym odcinku chyba się przejęzyczyłem. Zamiast 11 powiedziałem 13 poziom, więc teraz taka szybka poprawka. I teraz powinniśmy odblokować drugi. Aha! O kurczę, blaszka, moi drodzy. Nie mamy Star Poweru i gadżetu drugiego. Ja myślałem, że one już są dostępne. One dopiero zostaną dodane do gry. Ajajaj, a jak ja ją testowałem w wersji deweloperskiej, no to już test Star Powery i gadżety miałem dostępne, więc myślałem, że też one będą dostępne. No dobra, nieważne, mamy ją na 11 poziomie, ale musimy ją troszeczkę jeszcze ulepszyć. Dodamy sobie na pewno tutaj piąstkę jedną i dodamy sobie, myślę, że chyba tarczę. Brawo. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj poziom mistrzowski, co my tutaj mamy. Na samym końcu, jakie jest hasło? Jest w twojej głowie. Ej, fajny tytuł gracza, zarąbiście. Tutaj oczywiście możemy sobie zedytować i chyba sobie mój profil też zedytujemy tutaj. Willow damy domyślną to, okej. Okay. To mamy, no i chyba nic więcej nie potrzebuję. Tak, oczywiście sobie to zostawiamy, wybieramy i mamy tutaj do odebrania kredyty, ale kredytu teraz nie będę odbierał. Nasza Willow, jak widzimy, już wymaksowana, zero puszek na koncie, więc moi drodzy, zagrajmy sobie może na początku zwykły meczyk solo. Okej, ta mapa jest dosyć ciekawa, zobaczymy jak nam pójdzie. Jest to nowa mapa, która została dodana do rotacji map. Ja już ją grałem innym zadymiarzem, jest ciekawa, więc najlepiej od razu pocisnąć sobie na sam środeczek. Mamy takiego ziomka. Hop, hop, hop. Dobra, dostał. Pan P, giniesz. Giniesz, panie P. Dobra. I mamy tutaj sporo skrzynek, więc tutaj zawsze jest walka o skrzynki. Ja jeszcze na razie mam mało puszek, więc prawdopodobnie gram z totalnymi randomami, co nie? Okej, okay, zbieramy 3 power cubesy, pyk. Od razu walimy mu plombę, na hita go ściągnę, nie zdejmę. Raz. Jeszcze raz. Ucieka! No i mi nawiał, no nie wierzę w to. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze kolejne skrzyneczki. I przejmujemy kontrolę tutaj, tym Frankiem. Niech on sobie odejdzie dalej, bo tu by był przypał, gdyby on do mnie podszedł. Dobra, jednak on ma dużo hapsów. Uciekamy. Raz. Nie no, zabiję mnie. Przeżyłem. Już myślałem, że mnie dogoni. Podnosimy jeszcze tutaj Cuba, tutaj też. Zostało 3 zadymiarzy. Postaramy się tym Edgarem pokonać Franka. Albo tym Frankiem Edgara. Dobra, chodź jeszcze Frank. Chodź, ziomku. Dawaj. Prawie mnie trafił. Dawaj. Dobra, przejmuję go i patrzcie. Lejemy tego. No co jest? Co jest? Czemu nie mogę zaatakować? Czy wy to widzieliście? Co się wydarzyło? Dlaczego ja innym zadymiarzem nie mogę atakować innego zadymiarza? Halo? Czy mi się wydaje, czy coś się zmieniło na tej postaci? Ja jestem, moi drodzy, rozczarowany. Bardzo rozczarowany jestem. Myślałem, że go w ten sposób porobię. Dobra, wykańczamy bestię. Leżysz. No, tego się nie spodziewałem. Atakowałem tym młotkiem, a młotek nie zadawał dipsów. Ciekawostka. Zobaczymy, czy jak inną postać przejmiemy, możemy zaatakować. Wybierzmy sobie teraz troszeczkę inną mapę. Może być so cool. No i oczywiście chciałem jeszcze wszystkich aktywnych graczy, którzy mają 31 tysięcy puszek, żeby wskoczyli do mojego klubu. The Farel Team. Hashtag macie oczywiście po lewej stronie. JGG0CC0. Zapraszam. Zostało tylko i wyłącznie 5 miejsc wolnych. Dobra, teraz postaramy się tutaj wyjaśnić chłopa, bo w poprzednim odcinku plan był taki, żeby przejąć kontrolę nad umysłem ostatniego gracza, wejść nim w teleport i zginąć w strefie i w taki sposób wygrać. O kurde, on już poleci na środek. Dlaczego? Halo? Dobra. Willow. Okej. Okay. Padła. Padnie ten chłop u góry też chyba. Łapcie! Moje kijanki bierzcie ze sobą. O kurde, on ma 18! Dobra, jak tu zrobić, żeby to było dobrze? I żeby kontrolę nad... Zabili go. Nie wytrzymam. Lecę tam. Albo nie. Nie, no lecę. Normalnie lecymy po te cuby. Co? Oddałem moje cuby! Dobra, zabiłem ją! Szybko, raz, dwa, trzy. Przejęła kolejna osoba kontrolę nad moim umysłem! Jestem w strefie!
raz kolejny dałem się nabrać na to samo. Rozumiecie to? Po raz kolejny moją taktyką, która jeszcze ani razu mi nie wyszła, ktoś mnie wyjaśnia. Spróbujmy jeszcze raz. Okej. W tym miejscu mnie zrespiło. Dobrze, mamy różnych zadymiarzy, nie ma samych Willow na serwerze. I co możemy zrobić? Możemy na przykład temu El Primo wcisnąć parę bomb, albo temu Stew'o. Dobra, Stew leży. Dobra, dostaję. Będzie ult, dawaj ulta, potrzebuję ulta szybko. Dobra. El Primo. I lecę nim. Dobrze, ten El Primo przeskoczył przez pod. Jest wyjaśniony, w tym momencie on będzie padał. Dobra, tego Rico muszę sobie oszczędzać. Albo nie oszczędzać, bo mi go poko zmiecie. A chciałem go sobie oszczędzać, żeby móc na nim sobie ulta nabić łatwo. Dobra. Wielkie starcie! Co jest? Szybko! Kontrola umysłu! Spylasz! Tak jest! Czy mi się to uda? On padnie, czy przeżyje? Jak przeżyje, to mam przekichane. No! Nie! Ja pierdziu, mi to chyba nigdy nie wyjdzie. To jest niesamowite, że chłop zdobywając power cubes, bo nie były one zebrane, za każdy zdobyty power cubes otrzymywał plus życie. Więc tak jakby się leczył, rozumiecie? A skrzynki były już zniszczone. Dobra, tego trzeba chłopa od razu wyjaśniać. Dobra, pada. Tego Tika też od razu wyjaśniam, Hama. Wypadł mi stąd. O, bo on chciał mnie wyjaśnić też. Dobra, jest Carlito. O kurczę, Sielka! Nie mogę normalnie strzelać. Nie mogę strzelać postacią, której kontroluje umysł. Najgorzej. Może kolejny Star Power albo gadżet pozwalał na to. Jeżeli mi się to uda, to vlogujemy się na konto wersji deweloperskiej i sprawdzimy to. Dobra, padasz. Okej. Nie wiem, czy widzieliście, ale zrobiłem mega 200 IQ zagrywkę. Przejąłem kontrolę tego umysłem i wpakowałem się tutaj na mukę, nie? Do nich. Ej, Penny, ty się uspokój, wariacie. Trafia mnie dalej? No to jest ciekawostka. Jak ją teraz tutaj tak zrobić, żeby było śmiesznie? Dobra, wiem, co trzeba zrobić. Delikatnie ją opić poisonem. Nie trafiam kontroli umysłu, nie wytrzymam zaraz. Ale to zepsułem, moi kochani. Jeszcze raz, nabijamy sobie kontrolę umysłu. Dobra, i wchodzę nim w strefę jak najdalej. Nie! Czekaj, mnie tu mortar bije, halo! Wow! Jak przejmuję umysł, zapomniałem, że postać się leci do maksa. Dobra, dostajesz, wariacik. Bye, bye. Ale jak dobrze wiecie, nie o to nam chodzi. My musimy pokonać ostatniego gracza, wchodząc w nim w teleport i on ginie od strefy. Dobra, ryzykuję. Chcecie to, walczcie sobie, ja wchodzę. Dobra, udało mi się to wszystko. Jeszcze szybko gadżet, żeby otworzyć szybciej skrzynki, tak jest. Podpalamy, bo zaraz ktoś przyjdzie, przypał. Mamy to. Już mam oczywiście gadżet w zanadrzu odpalony, jakby ktoś chciał przyjść. Dobra, wchodzę. Wow, gadżet, leżysz. Kontrola umysłu spadaj tym Coltem. Dobra, Colt zginie prawdopodobnie tam. Jeju, czy wy to widzieliście? Ledwo z tego wyszedłem. Wypadł mi z tym Frankiem. Trzeba wyjaśnić pięć Franka, bo Frank ma dużo HP i on pewnie nie zginie w tej strefie. On jeszcze power cubesy podnosi. Dobra, pada. Nie będę podnosił power cubesów. Dlaczego nie będę podnosił? Ponieważ... Nie! Ja ją zabiję na hita! Nie gin! Dobrze, przeżyła. Poczekajmy na full HP. Myślałem, że zginie. Łap! Castle łap, ale delikatnie tylko! Poczekamy, aż Castle wskoczy tutaj. Dawaj, Castle, musisz to zrobić. To jest moja szansa, aby to zrobić w końcu w tym odcinku. I dawaj. Teleport! No nie trafiłem, nie wierzę, nie wytrzymam. Dobra, będziemy więcej power cube'ów. Ale też muszę go delikatnie bić. Wracaj tu do strefy, chodź! Co za kasztanek, nie wytrzymam. Niech wracaj, wrac! Sam poszedł! Nie! Spróbujmy jeszcze raz. Okej, kogo my tutaj mamy? Proszę państwa, jest jakiś troller? Nie ma żadnego trollera, nikt nie będzie rzucał, więc mega fajnie. Jestem jedynym trollerem. Lecę od razu na środek w takim razie. Mam jeszcze tarczę i nara! Otwieram sobie wszystkie skrzynki, jeszcze dodatkowo gadżetem. Ciach.
Ciach, ciach, ciach. Jakiś tam Chris ich wszystkich wyjaśnia na ostro. Dobra, panie Chrisie, niech pan się lepiej szykuje na ostry łomot. Bo patrzcie, co się teraz dzieje. Wjeżdżamy na pełnej. Wow, 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 wow. Tego wyjaśniam. Muszę teraz wybrać zadymiarza, który ma najmniej hapsów. Sam będzie miał stosunkowo dużo. Jackie też ma dużo. I już mamy po Jackie w takim razie. Panie Chrisie, proszę mnie rzucać. Ja mam dużo HP, żeby pan do mnie fikał. Dobra, ona też leży, Nita. Bull. Dostanie tą Janko. Nie dostał, teraz dostał. Wow, 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 wow. Nie trafiam ultem, nie wytrzymam. Dobra, ale zdążę jeszcze sobie nabić na nim ulta. Dobra, dostaję jeszcze jednego strzała. Tak, teraz będzie ult, czy jeszcze nie? Mamy to! Jest ulcik! Teraz mi nie uciekniesz, Chris. Teraz normalnie muszę podejść blisko, żeby cię trafić. Wchodzisz do tego teleportu i już nigdy stąd nie wracasz. Nie wrócisz mi tu, nie ma opcji. Mamy to! Tak jest! W końcu! W końcu to się udało! Ja dziękuję, to było mega ciężkie. Dwa odcinki się męczyłem, nieźle. Więc zostawcie łapkę w górę. Jesteśmy teraz na moim drugim koncie w wersji deweloperskiej. Sprawdźmy sobie, na czym drugi gadżet polega. Willow nurkuje przez 2 sekundy. W tym czasie nie można brać jej na cel, ale Willow nie może wykonywać żadnych działań, czyli chowamy się pod wodę, wybierzmy sobie go, a drugi star power to obsesja. Szybkość ruchu wrogów, na który rzucono zły urok, zwiększa się o 75%, gdy ich umysł podlega kontroli. No okej, wybieramy. Okej, moi drodzy, sprawdźmy sobie, czy na tej wersji z tymi star powerami i gadżetami możemy zaatakować, kiedy kontrolujemy umysł. Nie wiem, czemu mi się tak ubzdurało, że jest to możliwe. Ja też na tej wersji deweloperskiej gram tylko z kilka razy, żeby sobie po prostu nie psuć z fanu z gry. Dopiero jak postać oficjalnie wchodzi do gierki, no to dopiero nią zaczynam grać. No i się uczę tak na nowo po prostu mety tej postaci. Przejmiemy mu umysł, przejmujemy bu. I zobaczcie, nim normalnie strzelam. Normalnie w wersji deweloperskiej strzelam bu. Dlaczego w normalnej wersji nie mogę? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli macie już Willow odblokowaną, czy możecie nią strzelać. Teraz pokażę wam, jak działa drugi gadżet. Idzie Rosa, nie? O! Pod wodę! Skitrałem się pod wodę, widzicie? I uciekam. Normalnie był unik, nie widziała mnie. I teraz patrz, przejmuję nitę i tą nitą normalnie wyjaśniam oponentów. I podnoszę power cubesy. I chowam się pod wodę, bo mnie Daryl dojedzie. Padam, padam. Dziwna sprawa. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Wymaksowaliśmy sobie naszą nową zadymiarę. Oficjalnie uważam, że moja Willow jest popsuta. Dajcie znać w komentarzu, czy wasza potrafi strzelać, czy też nie. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!